Rozmówcą Dziennika Internautów jest Paweł Trzciński, rzecznik Centrum Zdrowia Dziecka. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy jednym z pierwszych szpitali, który bardzo intensywnie zaczął się komunikować przy pomocy Facebooka. Decyzja o wejściu na to forum, na to konto była dyskutowana w naszym gronie przez kilka miesięcy nawet. Przygotowaliśmy się do tego długo. I pierwsze reakcje, nasze pojawienie się w mediach społecznościowych były bardzo różne. Również w środowisku medycznym były komentowane jako niepoważne zachowanie. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych, ojczyźnie portali społecznościowych, Facebook, Twitter, mnóstwo innych serwisów, to jest narzędzie do komunikacji z pacjentami wykorzystywane od kilku lat przez szpitale z powodzeniem. Szpitale w pewien sposób pozyskują donatorów, komunikują się z pracownikami, komunikują się z pacjentami, z najbliższym otoczeniem, edukują, uczą, zarządzają kryzysami. Z kolei uczymy się od szpitali amerykańskich, sami wypracowujemy też nasze rozwiązania. Dlaczego polskie placówki medyczne powinny posiadać profile w social media? Czyli uważam, że część placówek, która jest gotowa do otwartej komunikacji, która rozumie komunikowanie się i rozumie jego wagę, powinna rzeczywiście zaistnieć w social media. Natomiast te placówki, które nie czują się gotowe do szybkiej reakcji, które boją się negatywnych komentarzy, które nie są przygotowane na bezpośrednią komunikację z pacjentami, nie potrafią tego robić, nie powinny wchodzić, ponieważ może to być źródło kryzysu. Dlatego trzeba, tak jak ze wszystkim, trzeba bardzo ostrożnie, złoty środek. Czy są jakieś rodzaje placówek, które nie powinny w ogóle, bez względu na to, czy są przygotowane, czy nie są przygotowane, brać udziału w takich internetowych akcjach? Czy jeżeli są placówki, które ze swoją kulturą organizacyjną nie zrobiły porządku, które mają wewnątrz bardzo dużo procesów do wykonania, mogą potraktować media społecznościowe jako źródło informacji, co trzeba naprawić, ale wszystko zależy od nastawienia. Jeżeli traktujemy media społecznościowe jako źródło współtworzenia dobrego szpitala, że pacjenci mogą się nam wypowiedzieć, że ich uwagi będą potraktowane poważnie, że na ich uwagi zareagujemy, a nie będziemy się obrażali, to uważam, że nawet placówka w trudnej sytuacji może takie konto stworzyć i na nim działać. A na przykład placówki typu szpitale psychiatryczne. Czy one powinny również mieć swoje profile, konta w serwisach społecznościowych? Znaczy, na pewno, no, pytanie, kto byłby odbiorcą. Odbiorcą byłby, mogły być na przykład osoby najbliższe, tak, tych osób, które są umieszczone, które mogłyby uzyskiwać informacje o tym, co się dzieje w środku, wpływać na... Media społecznościowe zwiększają poczucie bezpieczeństwa, ponieważ możemy w sposób bezpośredni mówić o tym, co nas boli najbardziej. I dla rodziców, czy dla opiekunów pacjentów, też w takim szpitalu jak nasz, czy którymś szpitalem dziecięcym, taka możliwość bezpośredniego kontaktu, powiedzenia o swoich trudnościach jest na pewno czymś cennym. Jak z Pana doświadczenia wynika, jak są wykorzystywane media społecznościowe przez pacjentów, którzy korzystają właśnie z Państwa strony? W jaki sposób oni korzystają? Znaczy, my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jako ośrodek uznany w wysokiej klasie, poziomie naukowym, jednak w dosyć dużej kulturze obsługi pacjenta, tych negatywnych komentarzy jest dosyć niewiele. Raczej to są słowa wsparcia. Większość internautów, większość osób, które są naszymi fanami na Facebooku i komentują nasze wydarzenia, to jest: trzymamy kciuki, wspieramy Was, dziękujemy, że jesteście. Czy pojawiają się jakieś pytania? Czy jakieś problemy zgłaszane są? Czy w sytuacji kryzysów, zarządzanie taką placówką, w trudnej sytuacji finansowej, to są też kryzysy, to są zmiany. Bardzo często pojawiają się pytania o charakter zmian. Tłumaczymy, wyjaśniamy. Pytania też dotyczą też kwestii medycznych na przykład. Często Facebookowicze między sobą już odpowiadają. My nawet nie musimy jako takie centrum wiarygodnienia informacji odpowiadać. Natomiast dla nas istotne jest to obserwowanie komunikacji, o czym ludzie mówią, jakie też się tam pojawiają, jak my jesteśmy oceniani. To jest bardzo cenne źródło informacji dla zarządzających również. A jakie są reakcje lekarzy? Były bardzo różne. Starsza kadra profesorska w ogóle tego nie zrozumiała. Pokazywała między sobą też komentarze z Facebooka jako coś niestosownego. Środowisko medyczne jest środowiskiem bardzo konserwatywnym w Polsce i jeszcze ta forma komunikacji, taka nowa, równoległa, tak, bardzo demokratyczna, nie przez wszystkich akceptowana. Jest grupa osób, która jest nowoczesna i tę formułę wsparła i rozumiała ten sposób komunikacji, natomiast oczywiście nie byli to wszyscy. A czego dotyczyły głosy sprzeciwu? Głównie tego, że
tego rodzaju placówka, która ma określony status społeczny, powinna się też komunikować w taki właśnie sposób, a więc nie powinna zmierzać się do mediów społecznościowych, które są plotkarskie, które używają języka niefachowego, które są chaotyczne. Jak trzeba się przygotować do wejścia w social media? Na pewno doradzałbym stworzenie pewnej strategii, czyli przewidzenie, co się może wydarzyć, sprawdzenie słabych punktów. Bardzo często w social media te punkty będą skrytykowane. Na pewno jakby podstawą jest wybranie osób, które będą się komunikowały, sprawdzały tego Facebooka, Twittera czy jakąś inną platformę. Nie ma nic gorszego jak zostawienie social media samych sobie, czyli Kto zajmuje się w Centrum Zdrowia Dziecka obsługą tych? Mamy kilkuosobowy dział komunikacji, który ma liczne zadania, ale jednym z nich jest właśnie obsługiwanie Facebooka. W sytuacji, w której potrzebujemy jakiejś wiedzy medycznej czy informacji ze strony naszego obszaru klinicznego, zasięgamy tej informacji i umieszczamy ją właśnie na Facebooku. Jeszcze wracając do przygotowań, jakie czyhają zagrożenia takie podstawowe na placówki, które zdobędą się na odwagę, żeby taką stronę założyć? Podstawowym zagrożeniem jest zderzenie się z prawdą. Bardzo często placówki nie mają takiego lustra, takiego odbicia. Jeżeli inne obszary komunikacji z pacjentami, obsługi, zawodzie, albo ta informacja nie dociera do zarządzających, może być po prostu przykro. Czy są jakieś informacje lub komunikaty, które szpitale powinny zamieszczać? Z całą pewnością, ponieważ charakter mediów społecznościowych pozwala na utrzymywanie odpowiedzi zwrotnej, więc wszelkie informacje, które są przekazywane do pacjentów, które zmieniają sytuację pacjentów, ich opiekunów, które wprowadzają niepokój, powinny być umieszczane na Facebooku, ponieważ sprawa zdrowia jest sprawą bardzo wrażliwą i tutaj każda zmiana, nawet na lepsze, wywołuje niepokój. To już takie jest nasze doświadczenie. I jakie tematy są najczęściej poruszane na stronie Centrum Zdrowia Dziecka? Ja myślę, że sytuacja dzieci na oddziałach, zaangażowanie pracowników, nasze imprezy, ponieważ u nas się bardzo dużo dzieje, promujemy w ten sposób nasze wydarzenia i tak naprawdę to jest tak. Czasem umieszczamy informacje o naszych pacjentach, w wyjątkowych sytuacjach, jak historie pacjentów. One się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Czy te informacje odpowiadają na potrzeby użytkowników? No, to będziemy badali, prawda? Będziemy przyglądali się. Zresztą użytkownicy też w tych komentarzach nie zawsze odnoszą się bezpośrednio do naszego postu, co jest fajne, sami narzucają jakieś tematy komunikacji. A jakich informacji nie powinno się zamieszczać? Na pewno prawo zabrania umieszczania informacji o stanie zdrowia, informacji o charakterze medycznym stricte. A oprócz tego, co prawo zabrania? Myślę, że wywlekanie jakichś takich brudów wewnętrznych, tak, to jest coś, co może się pojawić na Facebooku, ale myślę, że instytucja nie powinna tego sama wywoływać. W fanpage'ie żyją dzięki wpisom. Jak traktujecie właśnie komentarze swoich użytkowników, bo widziałem na stronie Centrum Zdrowia Dziecka, że po wejściu dostępna jest strona tylko z informacjami opublikowanymi przez Centrum Zdrowia Dziecka, natomiast wpisy użytkowników trzeba kliknąć tam na najnowsze dokładkę. Dlaczego akurat w ten sposób jest to? My bardzo ostrożnie podchodzimy do tej komunikacji i ośmielamy się coraz bardziej. Po roku funkcjonowania widzimy, że czujemy się w tym dobrze i czujemy się, że te główne niebezpieczeństwa, któreśmy się obawiali, one nie zadziałały, ale cały czas pojawiają się też wpisy, które są zupełnie związane z naszą działalnością, albo wpisy marketingowe, dużo firm, które, czy organizacji, które chcą wypromować siebie, dokładnie spamuje naszą, a nie zawsze mamy czas i możliwości, ponieważ mamy bardzo dużo zadań, żeby to odsiewać, więc to też jest taki sposób na zabezpieczenie przed spamem. Czy Centrum Zdrowia Dziecka ma profile w innych jeszcze serwisach społecznościowych, bądź planuje założenie? Strategia nasza była następująca, żeby poczuć się dobrze i zebrać doświadczenie w jednym serwisie, komunikować się, przykład wybraliśmy Facebooka, natomiast myślimy o wprowadzeniu blogów dla wybranych lekarzy. Czy zna Pan jakieś placówki medyczne, które też planują pójście w Państwa ślady? Przed nami był szpital na Wołoskiej, natomiast on miał, w naszym przekonaniu ta strona mniej była aktywna, miała inny troszeczkę charakter, w inny sposób zarządzana. My wykorzystaliśmy właśnie jeden z takich
bardzo medialnych przypadków 6-letniego chłopca po to, żeby tę stronę wykorzystać, i to pozwoliło na to, że ona zaczęła mieć bardziej taki uniwersalny charakter, a nie tylko typowy charakter szpitalny. Mhm. Czyli kontynuatorów na razie nie widać? Myślę, że bardzo ostrożnie. Szpitale prywatne na pewno też starają się wykorzystywać te media społecznościowe. Natomiast wydaje mi się, że ten nasz serwis jest jednym z najbardziej rozbudowanych. Okay. Dziękuję bardzo za rozmowę.